Przedwczesna śmierć ostatnich piastów mazowieckich do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Młodzi książęta Stanisław i Janusz III, będący w sile wieku, umarli nagle i bezpotomnie. Czy książęta padli ofiarą chorób, prywatnej zemsty, czy może politycznej gry, za którą miała stać królowa Bona? O tych wszystkich tajemniczych wydarzeniach postaram się opowiedzieć w dzisiejszym odcinku Andrzej Wusek, Historia Poza Horyzont. Andrzej Wusek, Historia Poza Horyzont. okoliczności śmierci książąt mazowieckich, ostatnich władców mazowsza, od ponad 400 lat są przedmiotem domysłów i spekulacji. Gdy też w połowie XX wieku w katedrze Świętego Jana w Warszawie natrafiono na grobową kryptę, która po badaniach zawierała szczątki ostatnich książąt mazowieckich, wzbudziła ona ogromne zainteresowanie historyków. Odkrycie to Ponownie rozgrzało umysły, w których ciągle kołatało się pytanie, czy ostatni sukcesorzy Mazowsza zmarli w sposób naturalny, czy też padli ofiarą zbrodni. Domysłów i plotek zaraz po śmierci książąt pojawiło się bardzo wiele. Pierwsza z nich pojawiła się zaraz po śmierci 24-letniego Janusza III, ostatniego męskiego przedstawiciela rodu. Książęta cechowali się zdrowiem, atletyczną budową ciała i wielką tężyzną fizyczną. Tak pisał w swoich wspomnieniach Kazimierz Władysław Wójcicki. Współcześnie widząc, z jaką łatwością wyrzucał w górę ogromne kamienie, zrywał grube sznury i łamał podkowy, jak bez natężenia naciągał cięciwy włók, wierzyli, że miał podwójną kość pacierzową. We władaniu Janusza od 1524 roku znajdowała się ziemia czerska, liwska, warszawska, nurska. Łomżyńska, Ciechanowska, Różańska, Zakroczyńska, Wyszygrocka i Wiska. Dodatkowo młody książę cieszył się też dużą sympatią wśród poddanych, dlatego też nagła śmierć Janusza III wywołała zdziwienie i szybko skojarzono ją z niespodziewaną śmiercią jego brata księcia Stanisława w 1524 roku oraz ich matki księżnej Anny w 1522 roku. Zaczęto szukać odpowiedzi i snuć domysły. Pierwszą próbą wytłumaczenia tego niespodziewanego zgonu była próba otrucia. Oskarżenie o świadome otrucie Piastów spadły na wojewodziankę płocką Katarzynę Radziejowską, będącą panną z fraucymeru księżnej Anny. Ta w zemście za to, że została usunięta z dworu przez księżną, miała w pierwszej kolejności otruć samą księżną Annę oraz starszego syna Stanisława. Aby móc poślubić młodszego Janusza i zostać władczynią Mazowsza. Jednakże z powodu, iż książę nie pałał do niej miłością, nie doszło do wymarzonego małżeństwa, zatem Radziejowska z zemsty miała zamordować i jego. W spisku tym miała jej pomagać szlachcianka Kliczewska oraz dwaj słudzy kanonika radziejowskiego, puszkarz Piotr i muzyk Maciej. Niebawem spiskowcy zostali pojmani, oczywiście poza Katarzynią Radziejowską, która z racji swojej pozycji społecznej. Nie mogła zostać oskarżona o otrucie książąt. Podczas tortur wszyscy przyznali się do morderstwa, za co zostali skazani na śmierć. Upiekli potem piekarkę z Krakowa i kliczewską ziemiankę. Mękę okrutną na nie wymyślono. Przed Warszawą na co patrzył, gdy wkopali w ziemię słup, do którego obie na łańcuchach długich uwiązali. Każdą osobno na łańcuchu swoim, nago. Spak ręce związawszy, naokoło nich nakładszy drew w koło, zapalili. Piekły się około onego ognia jak pieczenie na cztery godziny. Niżli pomarły, biegając około słupa, narzekając, kąsając zębami jedna drugą. Społeczeństwo wierzyło, iż książęta padli ofiarą trucizny. Wieści te dotarły również do Królestwa Polskiego, gdzie padły na podatny grunt, gdyż nawet wysocy urzędnicy króla polskiego Zygmunta I Starego, między innymi podkanclerzy Piotr Tomicki i sekretarz królewski Bernard Wapowski, wierzyli w taki obrót spraw. Jednak nie wszystkich to przekonało, gdyż na przykład autor słynnej kroniki świata Marcin Bielski uważał, że rzeczywistą przyczyną śmierci księcia Janusza było nadużywanie alkoholu. Jednakże były to odosobnione przypadki, gdyż większość społeczeństwa uważała winę Radziejowskiej za bezsporną. Z upływem czasu zaczęto podejrzewać, że za śmiercią ostatnich książąt mazowieckich mogła stać królowa Bona, której miało zależeć na utworzeniu z księstwa mazowieckiego dominium Jagiellonów, gdyż na jego tronie miał zasiąść jej syn Zygmunt August. Królowa w Polsce miała opinię trucicielki, a podejrzenia padły na jej nadwornego aptekarza Jana Alansi, który prawdopodobnie był też dostawcą leków na warszawski dwór. Jako, że plotki te narastały, król polski, Zygmunt Stary, po uroczystym pogrzebie księcia Janusza w sierpniu 1526 roku, zarządził oficjalne śledztwo i powołał specjalną komisję, która miała się zająć wyjaśnieniem okoliczności śmierci mazowieckich piastów. Komisja jednak nie znalazła żadnych dowodów wskazujących na to, iż książę Janusz został otruty, a dodatkowo podczas obdukcji jego zwłok nie wykryto śladów trucizny. Z tego też powodu 9 lutego 1528 roku w Piotrkowie król wydał specjalny edyk, który stwierdzał, że Rzeczony pan książę Janusz, śmiercią naturalną zszedł i umarł oraz że wszystkie doniesienia, oskarżenia, świadectwa o otruciu śmierci sztucznej rzeczonego Pana Księcia są próżne, niedołężne i żadnej siły ani wagi jakiejkolwiek osobie lub osobom, jakiej bądź płci, stanu i powołania będącym czci i dobrej sławy szkodzić nie mogą, ani nigdy na wieczne czasy szkodzić nie będą mogły. Ciekawym jest to, iż w dekrecie ani słowem nie wspomniano o mazowieckim procesie i okrutnej egzekucji sprawców zbrodni, której ponoć nie było. Ostatecznie księstwo wbrew woli królowej Bony zostało inkorporowane do królestwa. Dlatego też warto zauważyć, iż jakikolwiek wynik śledztwa przeprowadzonego przez Komisję Królewską mógł utrudnić i uniemożliwić bezkonfliktowe wcielenie Mazowsza do korony. A na to Komisja Królewska na pewno nie mogła sobie pozwolić. Mimo takiego werdyktu dyskusje wokół tajemniczego zgonu Stanisława i Janusza nadal trwały i zaczęły tym samym budować pewnego rodzaju legendy. Przez te wszystkie wieki, aż do dnia dzisiejszego, nie wykluczono możliwości otrucia ostatnich piastów mazowieckich. Zwracano przy tym uwagę na polityczny aspekt ewentualnej zbrodni. Opierano to głównie na twierdzeniu, iż bezpotomna śmierć Stanisława i Janusza ułatwiły szybkie wcielenie księstwa mazowieckiego do korony. Jednak poza takimi głosami wielu badaczy stwierdziło, iż przyczyną przedwczesnych zgonów książąt mazowieckich mogło być nadużywanie alkoholu lub choroba taka jak syfilis czy gruźlica. Niestety odpowiedzi na te pytania nie przyniosły nawet badania odnalezionych szczątków ostatnich władców Mazowsza. Czas, który upłynął od ich śmierci, spowodował, iż ustalenie bezspornej przyczyny ich śmierci stało się praktycznie niemożliwe. Roślinne trucizny, jakich wtedy najczęściej używano po ponad 400 latach, nie są już wykrywalne. Dlatego też prawdopodobnie już nigdy się nie dowiemy o prawdziwych przyczynach ich zgonu. Warto również tutaj wspomnieć, że królowa Bona, posądzona o otrucie książąt, po powrocie do swojego księstwa Bari, sama została otruta. Prawdopodobnie na zlecenie króla hiszpańskiego Filipa II, który był jej winny ogromną kwotę 430 tysięcy dukatów w złocie. Dług ten, zwany później sumami neapolitańskimi, został zapisany w testamencie jej synowi Zygmuntowi II Augustowi. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Napisz mi w komentarzach, co o tym sądzisz, a ja chętnie się z nim zapoznam. Już dzisiaj zapraszam cię na kolejne odcinki na moim kanale Andrzej Włusek Historia Poza Horyzont, a tymczasem zachęcam do obejrzenia filmu, w którym dowiesz się o Polaku, który zabił Cara Rosji. Kliknij ekran końcowy, a zostaniesz przekierowany do filmu, a ja już się z tobą żegnam i dziękuję za twoje wsparcie.